Oto cenne dzieło, które czekało ponad 125 lat na wznowienie. W czasach niepokoju i zamętu podajemy pobożnym czytelnikom drogę do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, którą zebrał i opracował ojciec Eduard de Lehen z Towarzystwa Jezusowego. Cel, jaki założyliśmy sobie w tym dziele, to dopomóc duszom przechować w sobie pokój wewnętrzny lub odzyskać go na nowo, gdyby miały nieszczęście utracić ten skarb tak cenny. Książka ta nie ma innej zasługi, jak podać zbiór rad w wielu doskonałych dziełach rozproszonych, a służących osobom dobrej woli do osiągnięcia tego dobra, które Zbawiciel kazał im obwieścić przy swym przyjściu na świat. Pokój ludziom dobrej woli. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Poznaj cnotę, którą świat wyśmiewa, diabeł nienawidzi, a Pan Bóg kocha i właśnie do niej Cię zaprasza. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię O czystości. Kto chce żyć w czystości, powinien się umartwiać i strzec pilnie wszystkich zmysłów, a szczególnie wzroku. Wspomnimy tu teraz o niektórych tylko środkach do tego celu wiodących, a mianowicie, jeżeli pragniemy nabyć i utrzymać w sobie doskonałą czystość, powinniśmy pilnie baczyć na to wszystko, co do duszy naszej jakieś wrażenia podsuwa. Szczególnie zaś przed oczy, gdyż przez nie to złe toruje sobie drogę do serca. Dawid, chociaż przywykł wznosić ducha do niebios i rozmyślać ciągle o rzeczach Boga dotyczących, przecież nie uszedł chuci zbrodniczej za to, że spojrzał niepotrzebnie na Batszebę. Jeremiasz mówi: śmierć weszła oknami naszymi i dusza moja stała się łupem oczu moich. Święty Grzegorz zaś ostrzega, abyśmy nie spoglądali na to, czego nie godzi się pragnąć, bo zdarzyć się może, iż jakiś przedmiot przyciągnie serce nasze ku sobie za pomocą oczu i usidli nas w ten czas, kiedy najmniej tego spodziewać się będziemy. Święty Efrem twierdzi, że trzema środkami ustrzec można czystość w całym jej blasku, a tymi są: po pierwsze umiarkowanie, po drugie milczenie, po trzecie powściągliwość oczu. Powtórzmy: umiarkowanie, milczenie i powściągliwość oczu. Jeżeli pamiętać będziesz tylko o dwóch pierwszych, a zaniedbasz trzeci, czystość twoja zagrożona będzie niebezpieczeństwem, jako bowiem woda przez zepsute naczynie przecieka, tak dusza, gdy się przez oczy wymyka i na zewnątrz rozprasza, nie ustrzeże długo czystości. Święty Bernard, jak o nim piszą, przypatrywał się razu jednego kobiecie, nie myśląc nawet o tym, co czyni i nie wiedząc, iż na nią spogląda. Ale kiedy się spostrzegł i opamiętał, taką zgrozą przeciw sobie samemu przejął się, iż pobiegł zaraz do zamarzniętej sadzawki, wszedł w nią po szyję i dopóty tam pozostał, dopóki go na wpół umarłego z niej wydobyto.
Prezentowane rozmyślania pochodzą z dziełka świętego Alfonsa Rodrigueza, zatytułowanego O czystości. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.